Czy nadeszły jakieś wiadomości od profesora Baltazara Gąbki? Nadal nic. Uwaga, toreador, mówi X-54, mówi X-54. Książę Krak poszedł do baszty, prawdopodobnie do wawelskiego smoka. Czołem, stary! Witaj, książę! Powiedz, masz do mnie ważną sprawę? Ja zawsze i wyłącznie mam ważne sprawy. Od profesora Baltazara Gąbki nie ma żadnej wiadomości. Ostatni ślad urywa się w krainie deszczowców. Brrr, okropny klimat, wilgoć, mgla, murowany reumatyzm. Tylko ty mógłbyś odszukać profesora. Jechać do krainy deszczowców. Wiesz przecież, że mam skłonności do kataru. Katar w porównaniu ze sławą, z przygodami? Zestarzałem się trochę. Jesteś nieśmiertelny, więc nie ma mowy o starzeniu się. I bardzo cenię regularne posiłki. Przydzielę ci mojego kucharza. No cóż, pojedziesz? Przekonałeś mnie, zgoda. Mówi X-54, mówi X-54. Smog wyraża zgodę na poszukiwania profesora Baltazara Gąbki w krainie deszczowców. Czuwam. Bartolini Bartłomiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług. Uwaga, toreador, mówi X-54, mówi X-54. Podaje numer rejestracyjny samochodu smoka. 245064. Przepraszam, zapomniałem o kwiatach. Czy mógłby mi pan odstąpić swój bukiet? Ależ, harapa, bardzo proszę. Dziękuję. Pozwolisz, że cię pożegnam? Do zobaczenia, książę. Co się stało, przyjacielu? Za
zapomniałem wyjąć z piekarnika strucel z powidłami dla księcia. Nie martw się, od czego mamy krótkofalówkę? Uwaga, Kraków, mówi smok wawelski. Kucharz Bartolini zapomniał wyjąć z piekarnika strucel z powidłami. Dla księcia. Halo, Kraków, przechodzę na odbiór. Uwaga, toreador, mówi X-54, mówi X-54. Lecę tropem smoka. Jesteśmy śledzeni, przyjacielu. O, mamma mia! Do 100 000 wyostrzonych noży. Pod dobrą kaczką rozpoczynamy naszą podróż. O koza, przyjacielu. To mamma mia, rabusie. To prawda, przyjacielu. Szlachetni panowie! O, mamma mia! Mam zaszczyt zaprosić was na drugie śniadanie. Najwyższy czas coś przełknąć. I szlachetni panowie pozwolą, że pokażę drogę. Szlachetni panowie, jesteśmy na miejscu. Szlachetni panowie, czym jaskinia bogata, tym rada. Proszę, do stołu. Mamma mia! Sezamie, otwórz się! Sezamie, otwórz się! Ach,
Znowu wszystko pomyliłem. O, szlachetni panowie, zapomniałem, że to już 20. 20? 20 wiek. Jeden. Dwa. Trzy. Ile? Cztery. Pięć. Dziękuję bardzo, ale mamy dość własnych. Bo się pogniewam. Jesteśmy antyzbójnikami. Obdarowujemy każdego, kto chce, czy nie chce. A jeśli nie chce? Mamma mia. Czas nam w drogę. Jesteście najmilszymi zbójami, o jakich znam. Mamma mia! Chciałem powiedzieć, że to byli naprawdę bardzo mili zbójcy. Dziadziusiu, a widziałeś ty kiedy prawdziwego smoka? Oczywiście. Kiedy służyłem w gwardii pałacowej, widziałem na własne oczy smoka wawelskiego. A nie bałeś się, dziadziusiu? On jest poczciwy, wesoły. Podlewa kwiaty w ogródku, a wieczorem siada na ławeczce i pali fajkę. Tak jak ty. Dziadziusiu, ktoś jedzie do nas. Aha. Dziadziusiu, smok! Czy mam przyjemność z panem Barnabą? Poznaję. Czym oberża bogata, tym rada. Proszę do środka. Można tu przenocować? Oczywiście. Miejsca jest dosyć. Jestem Don Pedro de Pomidore przez 2M. Bardzo nam miło. Prosimy na mleczko. Mleczko przez 1M. Chodź, Marysiu. Przygotujemy panom kolację. O, mamma mia! Posolona herbata. A to co jest? Dżem z muchomorów? Z muchomorów? O, mamma mia! Zdrada!
To okropna trucizna. Co to wszystko znaczy? Czy łaskawy pan mógłby wyjaśnić, co to wszystko znaczy? To znaczy, że należy zmienić nazwę oberży na oberże pod 101 nieszczęściem. Ha, ha, ha! No, już późno. Dobranoc panom. Ba daleko nie zajadą. Szczęśliwej drogi. Dziadziusiu, a przyjadą znów do nas? Przyjedziemy, przyjedziemy, Marysiu. O, mamma mia, a to lot do 100 000 dziurawych łyżeczek. To nikt inny, tylko Don Pedro. Wszystko gotowe, przyjacielu. Jedziemy. Przyjacielu, dotarłeś do granicy mego księstwa i wjeżdżasz do krainy psiogłowców. Szczęśliwej drogi, książę... Książę Krak. O, mamma mia, nie ma mostu! W górę serca, przyjacielu! Nasz służbowy samochód pływa jak ryba! Jak ryba, ale w galarecie. Ej, będzie obiadek, paluszki lizać. O, mamma mia. Przepraszam, że przeszkodziłem w uczonej dyskusji, ale chciałem zapytać, która droga prowadzi do groty smoka, mlekopija? Południowa, przemiły smoku. Północno, uroczy smoku. Południowa, przygodny smoku. Północno, najdroższy smoku. Ależ panowie, do smoka mlekopija prowadzi droga zachodnia. Droga południowa? Jest pewniejsza, nieprawdaż? Północna jest pewniejsza, miły kolego. Południowa, kochany kolego. Północna, drogi kolego. Panowie. A więc tak czy tak, jesteśmy na dobrej drodze. Thank you.
smoka mleko pije. Pastylki śmietankowe pycha. Grunt, że jesteśmy na dobrej drodze. Spacerek dobrze nam zrobi. A drugą po południu nie budzić, bo śpię. Jest dopiero 9. Hop, hop! Czy przywieźliście świeże mleko? Nie, ale mamy pastylki śmietankowe. O, mamma mia, mieliśmy coś podobnego. Zdumiewające. Niesłychane. Smok wawelski. Mój kuzyn. Witamy. I zapraszamy na kwaśne mleko z kożuszkiem. Karamba, trzeba ich podsłuchać. Radio Kibi-Kibi podało, że wczoraj wieczorem został aresztowany profesor Baltazar Gąbka. Mamma mia! Badający w krainie deszczowców obyczaje żab latających. Mleko piją, udzieliłeś nam niezwykle ważnej wiadomości. Zaraz ruszamy w dalszą drogę. Karamba, trzeba działać. Raz, dwa. Odprowadzimy was troszeczkę. Do zobaczenia. Szczęśliwej drogi. Pomyślnych wiatrów. Zdrowia i sukcesów. Złamania karku, karamba. Śledzie, poczta jedzie. Ważny telegram do najjaśniejszego pana. Natychmiast wezwać dowódcę straży. Medytuję. To niesłychane. W granicach mego państwa przebywa dwóch nieopalonych osobników. Rozkazuję schwytać, doprowadzić i opalić. Tak jest. To oni, kapitanie, wezwać straż. Zlikwidować desant nieprzyjaciela. Thank you.
Przepraszam. Zamierzałem powitać was na mojej ziemi. Przyjechaliście prędzej niż przypuszczałem. Spieszymy się, wasza słoneczna wysokość. Wszyscy się śpieszą i śpieszą i dlatego nikt nie jest porządnie opalony. Do 100 000 zardzewiałych rożnów, kto tu pragnie zginąć z mojej ręki? Proszę zaprowadzić tego rycerza do kurnika, aby wybrał sobie przeciwnika godnego siebie. Kury? Kury? Kury! O, mamma mia! Zapewniam waszą wysokość, że nie spocznę, póki w tym oto rondlu nie ujrzę nieprzyjaciela. Co to? Jaśniejszy panie, gwardia wykonała manewr taktyczny i zajęła bardziej dogodne pozycje. Niech oni natychmiast wyjdą z cienia! Masz najlepszą gwardię pod słońcem, królu. A to dla zwycięzcy. O, mamma mia! Kapitanie, dostarczyć gościom najpiękniejsze słoneczniki. A pana zapraszam do obejrzenia wytwórni leżaków. Karamba. Jeszcze zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Przyjacielu, widocznie pora na śniadanie. Przyjacielu.
mam zaszczyt ofiarować olejek do opalania i przeciwsłoneczne okulary. Po 2 tygodniach puścimy was w dalszą drogę. Życzymy ładnej opalenizny. Król Słonecji, Słoneczko 15. O, mamma mia! O, to tak. Ozdobo tego kraju, zacny kolego, czy zechcesz nam pomóc? Nie będzie koszmar. Możemy się spokojnie opalać. Uciekniemy w nocy. Bartolini. Bartolomieju. A teraz do dzieła, drogi kolego. Wszystko przygotowane. Zwariowałeś? Czemu ryczysz, stary ośle? Karamba, uciekają na pomoc! Ratunku! Na pomoc! Ratunku! Bartolini, Bartłomieju! Mama mia! Do 100 000 czysto wyszarowanych krotli jesteśmy uratowani! Wszystko na to wskazuje, przyjacielu. A teraz musimy ratować profesora. O, mamma mia! Przeziębiłem się. To deszcz, mój przyjacielu. Deszcz? W krainie deszczowców pada deszcz tak drobny, że jest niewidoczny. O, mamma mia, nie rozumiem. Thank you.
O, mamma mia! O, mamma mia! Gratuluję! O, drobiazg! Podróżni posiadają przepustkę zezwalającą na wjazd do stolicy Krainy Deszczowców? O, mamma mia. Nie mamy. Z największą przyjemnością wystawię panom przepustkę. Proszę do wartowni. A może... malutka przekąseczka? Nie, mamma mia. Z największą przyjemnością. Może mi wreszcie ktoś powie, gdzie przebywa aweński smok. Najjaśniejszy z najjaśniejszych, aweński smok zbliża się do stolicy. Skandal! Ja wam pokażę. 3 dni suszarni pałacowej. Thank you.
rozkazuję natychmiast zatopić wroga. Rozkaz! O, mamma mia! Czyżby w stolicy nikogo nie było? O, mamma mia! Chcą nas zatopić! Ratunku! Pomocy! O, mamma mia! Jesteśmy uratowani! Gdzie profesor Altazar Gąbka? Litość! Profesor Gąbka został zesłany do mokrych dołów. O, mamma mia! Natychmiast ruszamy w dalszą drogę. A, król? Król! Do palacowej suszarni. Rozkaz! Jestem do usług jego królewskiej mości. Mamma mia, a to ci heca. W drogę! Karamba! Jeszcze zobaczymy, kto będzie górą. Thank you.
Mam sposób, przyjacielu. Podrzucę cię do góry. Ty złapiesz za nogi wiszącego. A ja was schwycę, gdy będziecie spadać. Proste. O, mamma mia. Nic z tego! Możesz spadać z powrotem! O! Przynieś obrus. Zastosujemy metodę strażaków. Szybko, przyjacielu! Może pan spadać spokojnie. Już nic panu nie grozi. Nie mogę się odczepić. Trzeba, żeby stał się cięższy. Hej, przyjacielu! Pomyśl sobie, że masz kieszenie pełne kamieni. Już pomyślałem. Na nic, spróbujemy inaczej. Pomyśl, czy jesteś ważnym urzędnikiem. Jestem bardzo ważnym urzędnikiem. O, lecę, karamba! Witam pana. Cieszę się, że nic złego panu się nie stało. Karamba, zabijcie mnie, przemielcie mnie przez maszynkę do mięsa. Uratowaliście mi życie, a ja chciałem was otruć. Przysięgam na deszcz zachodni, wschodni, północny i południowy, że odtąd będę wam pomagał. Ale my tu gadu, gadu, a czas do obiadu. O, mamma mia, muszę przynieść nowy obrus. Pomocy! O, mamma mia! To znowu ja. Zupełnie zapomniałem o ładunku katapultowym w bagażniku. O, mamma mia! Ratunku! Pomocy! To Bartolini! Zapewne wisi tam, gdzie ja poprzednio. To jedyne drzewo w całej okolicy. Jestem bardzo ważnym kucharzem! O, mamma mia, lecę! Czas pożegnać się, przyjacielu. Wracamy do domu. O, mamma mia. Nareszcie do domu. Zapraszam na śniadanko. No.
co się dzieje? O, mamma mia! Zbiornik przebity, benzyna wyciekła. Co teraz zrobimy? Śmieje ostatnie. Bartolomieju, jesteś nieoceniony. Mamy benzynę. Tysięcy beczek suchego piasku. Kim jesteście? Bartolomiej Bartolini, herbu zielona pietruszka do usług.
Czego chcecie? Szukam profesora Gąbki. Nic mu nie grozi. O, mamma mia! A może profesor Gąbka jest w tej karecie? Uciekaj, póki dobry. Jestem wir, siąpawica. Możesz być wirem, siąpawicą, ulewą, czy nawet bałwanem. Masz natychmiast wypuścić więźnia. Liczę do trzech. Będzie pasztel, mamma mia. Raz, dwa, trzy. Żołnierze, do mnie! Karamba! Profesor Baltazar Gąbka? Jest pan wolny, profesorze. O, dziękuję ci, wawelski smoku. To za szczęście. Będę mógł spokojnie dokończyć badania nad latającymi żabami. Rozumiem i doceniam. Do zobaczenia w Krakowie. Wracamy, Bartłomieju. Do widzenia, przyjaciele. Bartłomieju, proszę o walizkę numer 5.
chciałbym również serdecznie powitać gburowatego hipopotama. Nic prostszego! Właśnie odpoczywa po obiedzie! O, mamma mia! Już po obiedzie! Dziękuję. Składam niskie uszanowanie. Co za niespodzianka. Wawelski smok? Witajcie. Czy daleko jeszcze do krainy deszczowców? Trzeba przepłynąć przez trzy morza. O, mamma mia! Musicie zbudować tratwę. Pomożemy wam! Szczęśliwej podróży przez trzy morza! O, mamma mia, przez trzy morza! Karamba! Drogi Bartłomieju, profesor uwolniony, więc powracamy do domu. Do domu? Do Krakowa? Hurra! Hurra! Ale znowu przez trzy morza. Kraina Bobo, Słonecja, Smok Mlekopij, Psiogłowcy, Barnaba, Antyzbójnicy i dopiero Kraków. Gdyby tak można było przelecieć. Genialny pomysł, Bartłomieju. Oczywiście, że polecimy. Thank you.
Proszę, Bartłomieju. Uwaga, startujemy. Jestem uratowany. O, mama mia, ziemi. To tylko chrapanie, smoka mleko pija. Mamma mia! To sprawka antyzbójników! O! Widać krok! Oj, już jadą. Kochany smoku, nic się nie zmieniłeś.